Cześć kochani, Marek z tej strony z bezpan.pl. U mnie znowu zmierzcha. Co wyjdę coś nagrywać, to zmierzcha. A to dlatego, że czas przestawili barany, już się mieli z tego wycofywać. Ciągle to robią. Ja nie mogę tego zrozumieć, ale może mój rozumek malutki jest za mały, żeby takie rzeczy ogarniać jak przestawianie czasu. W każdym razie dla mnie to nie jest ok. Nagrywam film, bo ze względu na wyjątkowo duże zainteresowanie tymi pokrowcami, które uszyłem, zrobiłem taką próbną partię. Wszystkie się rozeszły w godzinę, że tak powiem, po filmie. Teraz doszywam, to już ostatnie, nie będę więcej doszywał, bo one będą na połowę listopada, to ja nie chcę tego doszywać, żeby później zostać z tym. Ale kilka wyjaśnień odnośnie tego pokrowca, bo przychodzą do mnie zapytania, ja nie wiem, może ja o tym nie mówiłem albo coś, więc może kilka rzeczy wyjaśnię. Pokrowiec ma jeden rozmiar. Jeden, jedyny i innego nie będzie. Ten rozmiar to jest 100 na 100 na 3 metry wysoki. Pyta ktoś, czy można zrobić mniejszy. Można, ale będzie ta sama cena, dlatego że pani w szwalni, która to robi, ogarnia to wszystko, jak to pociąć, te materiały, to robi to... Te materiały są w jakichś kawałkach i one mają akurat 3 metry. Więc gdyby z tych 3 metrów odciąć metr, no to byłby krótszy, byłby dwumetrowy. Ale ten metr to byłaby tak zwana ścinka, do niczego się to nie nadaje. Oczywiście później można by z tego jeszcze coś poszyć dodatkowym kosztem, nie wiem, cokolwiek, jakieś kaptury czy coś, ale sam koszt tego pokrowca byłby dokładnie taki sam, więc nie ma sensu tego robić. Lepiej już kupić pokrowiec, który ma 3 metry, na roślinę, która ma 2 metry, jeżeli ktoś się upiera, żeby taki mieć. Wtedy można go zawinąć, podwinąć do góry, tak? Związać do pnia mocno i jest gitara, tak? No i jest super. A jak ktoś ma po prostu palmę 2 metry, no to najlepiej jeszcze zastosować zwykłe kaptury, na to ten worek chroniący od wiatru i deszczu i też tak może być. Kolejne pytanie było, czy może być większy? 4-metrowy, 5-metrowy, 6-metrowy. Nie ma sensu. Słuchajcie, tu chodzi o to, no patrzcie, jak wygląda palma. No kurde, bez sensu gadam. No każdy wie z was, jak wygląda palma, tak? Więc głupie pytanie. Głupi pokaz. Ale zobaczcie. Tak. Tu są same pnie i na samym końcu są liście. Nam w tym pokrowcu chodzi o to, żeby zabezpieczyć głównie liście. To znaczy grzejemy całą, grzejemy i pień, grzejemy liście, ale liście są najbardziej wrażliwe. Więc żeby one znalazły się w tym kokonie, gdzie uderza wiatr, no co się może stać pniowi? No patrzcie, to jest po prostu kawał drewna. To nie przegnije. Tutaj jak sobie idzie po tym luźno kabel grzewczy, on sobie może bezpośrednio po tym iść, on się nie przypali. Na to wystarczy dać z rolki, z kawałka agrowłókninę i jest super. I to wtedy będzie wyglądać, że tutaj jest taki fajny pień i na końcu jest taki wybrzuszone na liście. I o to chodzi. Jak ktoś ma palmę, która ma 5 metrów, też wystarczy mu pokrowiec, który ma 3, nawet by wystarczył, co ma 2,5, no ale mówię, nie ma sensu robić krótszych, tak? Dlatego, że załóżmy, masz 5 metrów palmę, liście mają z 2, więc to wszystko, kaptur sięga, że tak powiem, na liście, tu gdzie ja mam głowę, a tu gdzie mam szyję, to jest pień i tu normalnie zwykły kabel grzewczy, na to idzie agrowłóknina i na tą agrowłókninę wtedy sobie może padać, bo my chronimy, żeby nie kapało do środka, do liści, żeby nie było zgnilizny. Pień nie może zgnić, bo to tak jakby miała zgnić, no nie wiem, no ławka w parku, no ławka w parku mogłaby zgnić, nie wiem, po iluś latach, bo jest z drewna, które nie żyje, tak, bo już jest wyrżnięte z lasu, ale nie wiem, czy dobrze rozumiecie mnie, o co mi chodzi. Tak samo pytacie, czy ja jestem pewny, że to utrzyma dobrze ciepło? Ja wzoruję się na tym, co zrobił Mirek w Poznaniu. On mi podał materiały, skład. Ja nie jestem jakiś geniusz, ja tego nie wymyśliłem. Ja po prostu ten patent wziąłem od niego, a kaptury już ludzie szyją od wielu, wielu lat. Szyją sobie na stelaż z agrowłókniny, szyją sobie na stelaż tam z czegoś innego. Ja robię po prostu taką długość, taki skład, i wydaje mi się, że powinno być dobrze. Mirek okrywa tym rośliny typu daktylowce i waszyngtonie, więc dużo bardziej wrażliwe niż ja tutaj będę u siebie okrywał, bo będę okrywał trachy karpusy, więc nie ma co tego porównywać. Pamiętajcie tylko jedna ważna rzecz. Tam nie może zostać za dużo pustego miejsca powietrza. Czyli jak ten pokrowiec wisi, ja nie robię stelażu.
Więc wszystko zwijam, ściskam i przykręcam taśmą do rośliny. Ktoś mi napisał, halo, halo, trzeba by tam jakieś kotwy, żeby to nie odfrunęło. To nie odfrunie, bo to będzie taśmą przyczepione do palmy. Góra, tam gdzie są liście, a będzie trochę odstawać, bo na przykład jest szersza niż liście. Różni ludzie mają różne korony. Niektórzy kupili palmę z trzema liśćmi. No to ta korona jest taka malutka, więc dobrze by było ścisnąć to, żeby nie grzał ten kabel nadmiaru kubatury, bo wtedy on może nie dogrzać. Żeby to było jak najbardziej ściśnięte. Oczywiście wtedy może, jak chcesz wywietrzyć, przecinasz taśmę, rozpinasz ten, że tak powiem, rozporek i to się wietrzy. A jak później przychodzi większy mróz, zawijasz i znowu ściskasz taśmą, żeby mimo wszystko powstał jakiś kokon. U mnie te korony są już takie pełne, grube, więc one do takiego metr na metr, to można powiedzieć, się ledwo mieszczą, więc one tam będą na styk. Ktoś następny powiedział, haha, to nie ma stelaża, wszystko wisi na koronie. Tak, wszystko wisi na koronie, to waży tylko 4 kilo, więc to nie jest bardzo ciężkie. Zresztą ja, patrzcie, te moje palmy mają tutaj ileś naście lat, i tutaj nigdy nie było stelaża. Never! Jeden rok był, jak był stelaż, to do sąsiada Jarka poleciało przy pierwszym wietrze. Powiedział, o w dupie, żadnych stelaży. Wszystko robię na wcisk i spinam do pnia. Dlatego nie ma stelaża. I nie musi być stelaża, dlatego że u mnie nigdy nie było stelaża i to się świetnie sprawdza. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie stelaż z jakichś rurek PCV, aluminium czy czegoś, pewnie! Dlaczego nie? Może sobie zrobić. Ja po prostu będę robił bez, ale nie każdy musi robić dokładnie to, co robię ja, bo wy jesteście zarypiście mądrymi ludźmi i każdy z was ma jakiś pomysł i ten pomysł może być superaśny, więc nie wszystkim musicie się kierować, jak robię ja. Ja często kieruję się tym, jak robicie wy, bo ja też się uczę. Ja nie jestem jakiś guru, który wie dokładnie wszystko, tylko też się uczę i jak u kogoś zobaczę coś ekstra, tak jak zobaczyłem u Mirka, to oczywiście się za to biorę. No i tak to działa. Także o stelażu powiedziałem, o wymiarach powiedziałem. No i ta ważna rzecz właśnie, żeby to ścisnąć. Ja mimo wszystko jeszcze u siebie będę miał ileś kapturów, bo to wiadomo, tak? Gdyby się okazało, że mróz jest jakiś kuźwa kosmiczny, minus 30 stopni, bo to nigdy nie wiadomo, jak się wybuduje wyż syberyjski, i on tutaj zaciągnie ten swój jęzor, tak nieraz bywa, tak nieraz bywało, no minus 30 stopni dawno u mnie nie było, ale kto wie, może by było, tak? No to wtedy mamy jeszcze kilka kapturów i ja bym wtedy, gdybym widział, że to nie dogrzewa, to ja bym te kaptury nałożył na ten pokrowiec jeszcze. Jeden, dwa, trzy kaptury, gdyby było minus 30 stopni, związał i wtedy by było jeszcze więcej by to trzymało, tak? Ani nie przecieknie, bo kaptur będzie na wierzchu. Uważam, że na wszelki wypadek. No, zresztą dużo osób z was ma kaptury. Jak sobie założy ten pokrowiec, to te kaptury im pewnie zostaną, więc można by w razie czego to wykorzystać. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście walcie śmiało. Ja go jeszcze, tego kaptura pokrowca u siebie nie testowałem, no bo nie ma jak, bo jest po prostu za ciepło, tak? Ale jak tylko przyjdą jakieś pierwsze mrozy, to oczywiście będę go zakładał, dał kabel, dam termostat, zobaczymy jak to wszystko trzyma, wtedy pokażę jak ja to dokładnie zwijam, no bo na tym filmie jak to zakładam, nie chciałem tego pokazywać, no bo po co, ja to zaraz wszystko ściągałem, to było tylko po to, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda ten pokrowiec, że jest zamek, że można tam wejść, że można to przewietrzyć, rozchylić te poły tego płaszczyka, także wydaje mi się, że sprawa jest fajna. Na wszelki wypadek zawsze trzeba mieć w pogotowiu jakąś agrowłókninę, jakieś kaptury, bo nigdy nie wiadomo, jaki będzie mróz i jakby nie daj Boże się okazało, że to nie dogrzewa z jakiejś przyczyny, bo jest za duży mróz na przykład, no to wtedy warto czymś dołożyć. Już znam takich ludzi, co kołdry dokładali, koce, no na chwilę, wiadomo, że nawet jak będzie minus 30 stopni, to pewnie nie będzie przez miesiąc, tak? Tylko może przez dzień, dwa. No, nie wiadomo, oby nie było, ale mieszkamy w takim rejonie, że wszystko może się zdarzyć. Może być tak, że tak jak trąbią ocieplenie klimatu, łagodne zimy, dobra, pomijam to, tak? Ale przyjdą dwie noce po minus 25, minus 29 stopni i tym klimatologom wyjdzie średnia bardzo wysoka, bo na przykład cały styczeń był plus 20, plus 20, a kilka dni wyjdzie minus 29. Jaka będzie średnia? Zarypiście wysoka, tak? Powiedzą, co się dzieje? Klimat się ociepla. Tylko dla nas, palmiarzy, to nie ma żadnego znaczenia. Dla nas lepiej by było, jakby cały czas było minus 5, minus 6, ale nie wyskakiwało poniżej minus 10. No, to by było dla nas dobre.
a nie, że cały czas będzie ciepło i nagle ubuduj i będzie duży mróz. Dobra, rozgadałem się niepotrzebnie. Jak ktoś ma jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. No i działamy. Doszywam te pokrowce. Będzie jeszcze 30 sztuk. Już jest większość też zarezerwowana, bo robiłem listę rezerwową. Także nawet do Rzeszy będą jechać te kaptury, te pokrowce. Dziękuję Wam za zaufanie, że bierzecie, że razem coś tu rozwijamy, że zapalmiamy. No i oczywiście, jak chcecie coś rezerwować, to dawajcie znać. Jak czegoś jeszcze zapomniałem powiedzieć, to napiszcie w komentarzu, a ja oczywiście znowu coś dokręcę. Hej!